Mariusz, zanim przejdę do trudnych pytań, najpierw przede wszystkim muszę cię pochwalić, że przyjechałeś wspierać młodych adeptów pięściarstwa, to jest dla nich bardzo motywujące. Nie tak, zawsze. Jeśli mam taką możliwość, okazję, zawsze się pojawiam na takich imprezach, gdzie są boksy, gdzie młodzi adepci chcą doszkalać się. Tutaj pracuje twój trener Piotrek Wilczewski. Jak obserwujesz jego pracę, myślisz, że będą tutaj talenty z Ziębic? Nie, na pewno Piotrek jest bardzo doświadczonym już trenerem, chociaż jest młody wiekowo, ale już tego doświadczenia jako trener nabrał bardzo dużo, bo pracuje z zawodowcami i z amatorami, więc to doświadczenie ma bardzo duże. Już zdobył nie jeden medal na Mistrzostwach Polski, to pokazuje, że jakiej klasy jest trenerem. Obiecałem trudne pytania, to teraz one. Od walki z Teperem minęło trochę czasu. Co się teraz dzieje w twojej karierze? Wakacje. To było to trudne pytanie? No dobra, wakacje, ale wiesz, Artur Szpilka miał wakacje i wiemy, jak to się skończyło, więc nie tak poważnie. Trenujesz, bo Piotrek mówił, że jesteś na sali. Masz jakieś konkretne plany, czy masz już jakieś, nie wiem, obietnice? Nie mam konkretnych planów, cały czas rozmowy trwają. Wiadomo, że już mam tych parę lat na karku, więc to ostatni gwizdek, tak? Chcę to wykorzystać jak najlepiej. Na pewno mogę zagwarantować, że w tym roku jeszcze kibice mnie zobaczą w pojedynku. No dobra, ale teraz tak. Mówisz, że są rozmowy. No tych promotorów w Polsce nie ma jakoś przesadnie wielu. Możesz powiedzieć, do którego z nich jest ci najbliżej w tym momencie? Wszystko na równo, nie mam, wiesz, że gdzie mnie jest bliżej, gdzie dalej. Rozmawiam, na razie rozmawiam. Są rozmowy prowadzone. No i tyle. A jest taka możliwość, żebyś jednak związał się jakimś zagranicznym promotorem, bo to ostatnio jest nawet dobry pomysł. Też są prowadzone rozmowy z zagranicy, z różnymi promotorami. Wiesz, na razie są rozmowy, tak? Co z tego będzie, to czas pokaże, bo ja też sam nie chcę, wiesz, nie chcę teraz gwarantować, że się zwiążę z tym promotorem czy z tym. Na razie są rozmowy i tyle. A czy dlaczego pytam? Bo sam o tym wspomniałeś. No niestety, zegar bije cały czas i czas upływa. Masz już swoje lata. Walka z Teperem dała ci dużo, bo ten był naprawdę wysoko notowany przed pojedynkiem z tobą. No i trzeba to wykorzystać. A wiesz, jeśli będzie, te miesiące będą upływały, no to może się skończyć na niczym. Wiesz, ja... Może nie tragicznie, bo ja po tych walkach ostatnich też tych walk nie toczę w ciągu roku mnóstwo. Dwie, maksimum trzy walki, więc jestem do tego przyzwyczajony, ale tak jak wspomniałeś, że chciałbym minimum trzy walki toczyć, żeby cały czas być w treningu, cały czas czuć ten głód tego boksowania. Myślę, że w tym roku na pewno jedną walkę planuję, tak? Może się uda, może dwie, ale nie jestem pewny. Na pewno jedną walkę stoczę w przyszłym roku. Chciałbym stoczyć trzy pojedynki. Jedna walka w tym roku w Polsce prawdopodobnie? Jeszcze nie wiadomo. Też czas pokaże, właśnie. Też nie chcę wszystkiego mówić, wszystkiego zdradzać. Gdzieś na pewno mnie zobaczycie. A czy wiesz, bo tak, tutaj nie zdradzasz, a jutro się okaże, że komuś jednak zdradziłeś, więc na pewno nie możesz nic powiedzieć? Nie. Dobra, przejdźmy może trochę w inny temat. Po Polsat Boxing Night zrobiło się trochę zawirowań pomiędzy polskimi promotorami. Myślę, że śledzisz trochę tę historię. Czy jest szansa, żebyś zaboksował, jeśli takowe będzie, na tym późno-jesiennym Polsat Boxing Night? Lub jeśli nie na Polsat Boxing Night, to na późno-jesiennej gali jednego z polskich promotorów. Wiesz co, ja już na tych Polsat Boxing Night miałem walczyć już trzy razy, tak? Wszyscy wiedzieli, jak to wychodziło.
też są, też rozmawiał na temat późno jesiennego Polsat Boxing Night. Zobaczymy, chciałbym zaboksować tutaj na Polsat Boxing Night, bo to już jest marka. Można naprawdę dużo skorzystać, dużą promocję można osiągnąć, biorąc udział w tym evencie. I będę dążył do tego, żeby zaboksować na ten Polsat Boxing Night. Ale czy mi się uda, to czas pokaże. Bo przed tą galą, gdzie miałeś boksować z Izu, potem z Wawrzykiem, tam Mateusz Borek chwalił cię za to, że byłeś taki łatwy w negocjacjach. Adam Kownacki wygrał z Arturem Szpilką. Czy zgodziłbyś się na taką walkę, gdyby przyszła propozycja z Adamem Kownackim na przykład? Ja nie mam żadnych jakichś przeciwwskazań. Wiadomo, że do takiej walki w najbliższym czasie nie dojdzie, bo Artur teraz dostał... Adam dostał wiatr w skrzydłach, mierzy... Tak myślę, przypuszczam, on i jego promotorzy mierzą wyżej. Byłaby możliwość walki z Adamem. Dla mnie to nie ma żadnego problemu. Przegląd sportowy zrobił takie fajne zestawienie. Nie wiem, czy widziałeś to. Zestawienie, kto jest według ekspertów najlepszym polskim ciężkim, i tam typowali zestawienie różnych fajnych walk. I tam nie byłeś wcale w czołówce. Tam generalnie wygrał chyba Tomek Adamek i Izu Ugonoch, ale nie pamiętam dokładnie. Czy widziałbyś się, tak zapytałem o Adama, ale czy masz któregoś polskiego ciężkiego, z którym tak marzy ci się, żeby zaboksować? Nie mam. Wiadomo, z każdym się znam. To by był ciężko by było się przygotowywać do takiego pojedynku z jakimś tam zawodnikiem z Polski, bo z każdym się znam, z każdym się lubię, nie mam żadnych niedrekotów z żadnymi pięściarzami, więc bym to musiał jakoś naprawdę zmobilizować się bardzo mocno i po prostu się przygotować. Musiałbym to traktować jak kolejny pojedynek, nie myśleć o tym, że jest to mój kolega znajomy z Polski, tylko jako kolejny przeciwnik. No to nie wiem, tak nie zapytam może o to, z kim podpiszesz kontrakt, ale które miasto ładniejsze, Radom czy Warszawa? Obydwa ładne miasta, ale najładniejszy jest Kraków. Nie wiem, na pewno nic się nie dowiesz dzisiaj ode mnie, bo sam zbyt wiele nie wiem, tak? Dlatego się nie dowiesz. Dzięki za rozmowę i czekamy, co się wydarzy w twojej karierze.